Cześć! Największa saga transferowa z udziałem angielskiego piłkarza od czasów Jadona Sancho i jego przenosiny z Borussii Dortmund do Manchester United powoli dobiega końca. Mianowicie Declan Rice za 105 milionów funtów ma przenieść się do Arsenalu z West Hamu. No i teraz pytanie. Po pierwsze, jakiego piłkarza zyskuje Arsenal i przede wszystkim, czy Declan Rice jest wart 105 milionów funtów? Bo wiele wskazuje na to, że po prostu tak, natomiast także jeszcze większa część z piłkarskiego społeczeństwa, nie tylko w Anglii, ale też na świecie, zwyczajnie ma względem tego wątpliwości, więc w tym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Declan Rice jest wart jak najbardziej każdego pensa, za którego przejdzie na The Emirates Stadium. Przede wszystkim, jakim piłkarzem jest Declan Rice, bo jestem przekonany, że jeśli ktoś ogląda mecze Premier League, to zdaje sobie sprawę z tego, że jest to naprawdę zawodnik, który jest nadzwyczaj jakościowy, ale jeśli ktoś się nie ogląda regularnie West Hamu, no to po prostu może powątpiewać, gdy widzi 105 milionów funtów przy nazwisku angielskiego pomocnika. W tym momencie widzicie statystyki Declan Rice'a właśnie pod kątem między innymi przechwytów, czyli tego, w czym jest najlepszy w całej lidze. Nikt nie odzyskiwał piłki w taki sposób, czyli właśnie przecinając akcję rywali częściej od Declan Rice'a, który w wieku 24 lat jest kapitanem West Hamu. Także pod kątem między innymi tego, jak często jest odzyskiwana futbolówka przez danego zawodnika właśnie pod kątem ostatniego sezonu w Premier League. Zwróćcie uwagę na to, że Declan Rice jest w ścisłej czołówce, tak naprawdę, gdy mówimy o właśnie takich statystykach. Więc gdy mówimy o piłkarzu na pozycji numer 6, to jest wiadomo, że dodatek, który jest wręcz niezbędny dla Arsenalu, no bo wiadomo, że Arsenal po prostu, nie chcę mówić, że ma z tym problemy, natomiast mam wrażenie, że Thomas Partey, wiadomo, że był na poziomie klasy światowej właśnie, gdy mówimy o ostatnim sezonie, ale też zdarzyły mu się takie pomyłki, które zwyczajnie kosztowały Arsenal punkty. Między innymi właśnie w meczu z West Hamem, gdzie Declan Rice pozbawił Thomasa Parteya piłki i finalnie doprowadziło to do straty kontroli przez Arsenal właśnie w tym meczu. Też mam wrażenie, że Thomas Partey mimo wszystko w wielu meczach jest wręcz niedostępny i tutaj to jest kolejny tak naprawdę języczek uwagi, na który warto właśnie tę uwagę zwrócić. Mianowicie to, jakie końskie zdrowie ma Declan Rice. W tym momencie widzicie procent rozegranych minut przez kapitana West Hamu na przestrzeni całej jego kariery w Premier League. No i de facto widzicie doskonale, że jest to zawodnik, który raczej nie zbliża się do poziomu Thomasa Parteya, który raczej tych minut rozgrywa powiedzmy 70% w sezonie, 72%, ale raczej nie zbliża się do poziomu prezentowanego przez Declan Rice'a, który od kiedy tylko przebił się do tego wyjściowego składu West Hamu United, po prostu jest wręcz nie do zajechania i patrząc na między innymi jego historię kontuzji na Transfermarkcie, można dostrzec, że opuścił tylko jedną kolejkę ze względu na nawet nie uraz, tylko po prostu na chorobę w końcówce sezonu 18-19. Z biegiem lat wiadomo, że stawał się coraz bardziej istotnym piłkarzem West Ham United i w tym momencie mam wrażenie, że mówimy po prostu o jednym z najlepszych pomocników na świecie, który nie tylko wyróżnia się pod kątem gry defensywnej, ale także gdy mówimy o po prostu byciu jak najbardziej kompletnym pomocnikiem. No bo właśnie, to jest także coś, na co po prostu warto zwrócić uwagę, mianowicie w jakiej roli będzie występować Declan Rice, gdy mówimy o Arsenalu w przyszłym sezonie. Odpowiedzią oczywistą jest pozycja pivota i właśnie konkurencja dla Thomasa Parteya, który tak jak mówiłem w wielu istotnych meczach, między innymi z Manchesterem City na The Emirates, po prostu nie był dostępny. Nawet jeśli Jorginho w tamtym meczu nie zaprezentował się wcale aż tak źle, no to mimo wszystko warto pamiętać o tym, że po prostu Thomas Partey jest nieco bardziej zgrany po prostu z drużyną Mikela Arteta aniżeli Jorginho, który wtedy był od niedawna na The Emirates. Nie zmienia to jednak faktu, że patrząc na całość Declan Rice'a, na ten pakiet umiejętności, który on oferuje, mam wrażenie, że jest jedna rzecz, którą po prostu należy docenić. Mianowicie, że ten piłkarz tak naprawdę sam się rozwija, że on jest bardzo chętny do rozwoju. I tutaj wystarczy przypomnieć sobie to, o czym mówił Declan Rice między innymi na początku sezonu 21-22, czyli jeszcze tak naprawdę 2 lata temu. Wtedy angielski pomocnik użył takiego sformułowania, że już wie o tym, że jest całkiem niezły, gdy mówimy o byciu szóstką, o byciu defensywnym pomocnikiem, ale jego marzeniem jest to, żeby stać się bardziej kompletną wersją właśnie pomocnika, żeby być nieco bardziej kimś takim w stylu Franka Lamparda, czy Stevena Gerrarda, Patryka Vieiry, czy między innymi Yaya Touré, bo to są właśnie ci piłkarze, do których się odwoływał, zwłaszcza do Yaya Touré, kapitan West Hamu United. Wtedy mówił, że chciałby być po prostu kimś takim, kto jest pomocnikiem box-to-box. I mam wrażenie, że mimo wszystko w przeciągu kilku właśnie ostatnich sezonów, zwłaszcza tych dwóch, można było dostrzec, że Thomas Souček, czyli jego partner z pomocy, jest mimo wszystko ustawiony niżej. Między innymi zwróćcie sobie uwagę na to, ile bramek strzelał Tomasz Souček w sezonie 20-21, a ile bramek strzelał później. Właśnie to wynikało z tego, że po prostu Declan Rice
grał nieco bardziej do przodu, także w ostatniej kampanii ligowej między innymi odnotował 4 bramki, co jest najlepszym wynikiem właśnie, gdy mówimy o jego karierze. I tutaj to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy się zacząć zastanawiać, jak będzie grać Declan Rice w Arsenalu. No bo ta pozycja pivota czy szóstki po prostu jest czymś oczywistym, ale też Declan Rice po pierwsze sam już chciał się rozwijać, a po drugie mam wrażenie, że to jest bardzo istotne, mianowicie umówmy się, David Moyes to nie jest trener, który rozwija piłkarzy jako jednostki, to jest bardziej ktoś, kto bazuje na tym, żeby zgrać kolektyw, no i właśnie na takiej bazie między innymi Tomasz Souček czy Vladimir Soufal poprzez uzupełnianie swoich wad są w stanie uwydatnić swoje zalety. Natomiast Declan Rice po prostu jest piłkarzem, który już właśnie pod wodzą mimo wszystko trenera nacechowanego aż tak bardzo na zgranie zespołowe, mimo wszystko był w stanie się rozwinąć, to po pierwsze, a w tym momencie trafia do trenera takiego jak Mikel Arteta, który był bardzo mocno zaangażowany w ten transfer i który także słynie z tego, że rozwija młodych piłkarzy jak mało kto, bo o tym między innymi była mowa w książce Manchester City Pepa Guardioli, gdzie podkreślona była rola Mikela Artety, gdy mówimy o rozwoju między innymi skrzydłowych Leroya Sané oraz Raheema Sterlinga, no i widać to między innymi także po tym, jak to wygląda, gdy mówimy o Gabrielu Martinellim, o Bukayo Sace, no i o wielu innych przykładach, które można wymieniać właśnie z Arsenalu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Więc tutaj z pewnością to jest coś, co będzie bardzo ciekawe. Gdzie będzie grać Declan Rice? Czy będzie faktycznie występować, powiedzmy, na pozycji lewej ósemki od czasu do czasu? Czy będzie zaangażowany w grę ofensywną aż tak bardzo, jak było to właśnie w ostatnich latach w West Hamie, gdzie mimo wszystko, nawet jeśli West Ham był zespołem, który miał, o ile się nie mylę, trzecie najniższe posiadanie piłki w Premier League w poprzednim sezonie, no to właśnie Declan Rice był często tym motorem napędowym w środku pola, który pchał grę do przodu. Także pod kątem między innymi takich rajdów z piłką, tego jak szybko potrafi zdobywać teren Declan Rice poprzez prowadzenie jej do przodu, to jest coś, co naprawdę sprawia, że jest on bezcenny. I jeśli tego nie widzieliście, no to polecam Wam po prostu sprawić sobie jakieś filmiki na YouTubie czy kompilacje właśnie z udziałem kapitana West Ham United, bo to jest zawodnik, który tak jak już powiedziałem we wstępie tego filmu, wiadomo, że może wzbudzać pewne wątpliwości ta cena, kiedy spojrzymy sobie właśnie stricte na statystyki, ale kiedy już faktycznie obejdzie się mecz Declana Rice'a, mam wrażenie, że to jest piłkarz, który po prostu dla Arsenalu może być bardzo, ale to bardzo istotny, nie tylko na boisku, ale także poza nim. I to jest coś, na co także warto zwrócić uwagę. Już na zakończenie tego wątku stricte o walorach sportowych Declana Rice'a, po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że jest to piłkarz, który gra na wielu pozycjach, czyli właśnie i szóstka, i ósemka, i mam wrażenie, że to może być momentami taki środkowy obrońca, który jest powiedzmy w roli Johna Stonesa, przynajmniej ja tak widziałbym Declana Rice'a, gdyby faktycznie dołączył on do Manchester City, o czym mówiło się przez pewien moment tego wyścigu The Citizens oraz The Gunners właśnie o podpis Declana Rice'a, ze względu na to, że wychowywał się on grając właśnie na pozycji stopera, ale z drugiej strony także mam wrażenie, że to, co jest bardzo istotne, gdy mówimy o Declanie Rice'ie, to jest jego wszechstronność i to jest po prostu coś, o czym także wspomniałem, między innymi w shortcie, którego nagrałem, o ile się mylę, około 2 miesięcy temu. Tam tłumaczyłem, kto jest najlepiej wyszkolonym i najbardziej wszechstronnym pomocnikiem w top 5 ligach Europy, odnosząc się do statystyk, które podała Skławka, kto zaliczył minimum 30 odbiorów, minimum 30 wygrywanych szans, wybić, przechwytów, strzałów oraz wielu innych właśnie statystyk, które są bardzo istotne z perspektywy jakiegokolwiek środkowego pomocnika. I jedynym takim zawodnikiem, który we wszystkich tych metrykach był właśnie kimś, kto wypełnił je poprawnie, był Declan Rice. Zatem to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jest on tak drogi. Piłkarz z potencjałem, ale także piłkarz, który po prostu jest liderem. I to jest także coś, co jest bardzo, ale to bardzo istotne. No bo właśnie, mam wrażenie, że Declan Rice tak samo jak jest sukcesem sportowym na boisku w Arsenalu i tutaj to jest tylko kwestia czasu, aż się on zaadaptuje do tego, żeby grać w wysokim pressingu, żeby grać po prostu w nieco innym systemie, aniżeli grał w West Hamie, bo tutaj ta jakość będzie dużo, dużo większa i wymagania także względem tego zawodnika grad wzrosną, ale także to jest zawodnik, który po prostu mam wrażenie, że da bardzo dużo pod kątem stricte charakterologicznym Arsenalowi. Między innymi Pep Guardiola mówił o tym w kontekście Erlinga Haalanda, że wiadomo, że jest świetnym piłkarzem, ale to jakim on jest człowiekiem, to jak on się cieszy po bramkach swoich kolegów, to jest po prostu niespotykane. I tak samo będzie z Declanem Rice'em w Arsenalu. Czytaj, to jest już
gotowy lider. Wiadomo, że ja sam też jako prywatny kibic West Hamu United wielokrotnie w tym sezonie mogłem znaleźć jakieś takie mecze, gdzie Declan Rice niepotrzebnie machał rękoma jako kapitan, no ale w gruncie rzeczy każdy tak naprawdę podkreśla z szatni West Hamu, że po pierwsze to jest wzór do naśladowania na treningach i że wiadomo, że to jest piłkarz z ogromnym talentem, ale też bez ciężkiej pracy, której rzekomo Declan Rice wkłada jeszcze więcej niż jego koledzy. Po prostu tego by nie było, co aktualnie widzimy. No a też po drugie, to jest mimo wszystko człowiek, który w wieku 24 lat, czyli dość młodym piłkarskim wieku, po pierwsze rozegrał ponad 200 spotkań na poziomie Premier League, także jest etatowym wręcz reprezentantem Anglii, jest kapitanem, który po raz pierwszy od 40 lat podniósł dla West Hamu jakieś trofeum i po prostu jest zawodnikiem, który mam wrażenie, że jest w wielu aspektach już gotowym pomocnikiem do bycia jak najbardziej liderem szatni Arsenalu, która co ciekawe właśnie w każdej tak naprawdę formacji ma takich liderów z Anglii, natomiast niekoniecznie taką formacją jest zwyczajnie formacja pomocy, no bo zwróćcie uwagę, jest Aaron Ramsdale, jest młody, waleczny, ambitny bramkarz. Później Ben White, można powiedzieć to samo. Bukayo Saka, ciężko jest go nie lubić. Natomiast w formacji pomocy po prostu jeszcze kogoś takiego nie było. I Declan Rice jest postacią, która może wepchnąć ten Arsenal na zupełnie nowy poziom i jestem jak najbardziej przekonany, że po prostu pod tym kątem to także jest transfer, który się obronić. Tutaj Arsenal po prostu zyskuje piłkarza, który jest niemalże kompletny, gdy mówimy o byciu liderem i to wielokrotnie można było obejrzeć na jakichś vlogach z obozów West Ham United, czy nawet z tego, jak tańczył sobie z Jesse Lingardem właśnie Declan Rice. To są takie małe scenki, które sprawiają, że po pierwsze dołącza do Arsenalu naprawdę świetna dusza, gdy mówimy właśnie o towarzystwie, no ale z drugiej strony też to jest lider pełną gębą, który po prostu na boisku będzie w stanie, czy to na poziomie Champions League, czy na poziomie Premier League popchnąć Arsenal do trofeów. Z tym, że właśnie, jakie powinny być cele Arsenalu po tym sezonie? To jest bardzo dobre pytanie, no bo gdy mówimy o poziomie rynkowym, mam wrażenie, że Mikel Arteta zrobił wiele, żeby Arsenal był w tej pozycji i to jest człowiek, któremu po prostu być może trzeba będzie już niedługo wybudować pomnik przed The Emirates Stadium, no bo gdy porównamy sobie, gdzie był Arsenal, nawet nie mówię, że 4 lata temu, ale powiedzmy dwa sezony temu. To było zupełnie inne miejsce, ale odnosząc się także do słów Artety z tej jego pierwszej konferencji prasowej, on tam opowiadał o tym, jak ważne jest to, żeby przywrócić odpowiednie standardy, żeby zwyczajnie zwrócić uwagę na to, co jest podstawą, gdy mówimy nie tylko o Arsenalu i takim DNA tego klubu, ale także gdy mówimy o każdej drużynie piłkarskiej i Declan Rice po prostu to uosabia, czyli ciężka praca, talent, także po prostu takie branie odpowiedzialności na siebie, bo taka odwaga w grze to jest także coś, co Arteta po prostu sobie ceni i mam wrażenie, że Declan Rice po prostu to uosabia i na boisku i poza nim, więc ciężko jest mi znaleźć jakieś potencjalne wady tego transferu. Declan Rice, tak jak mówiłem, piłkarz skory do nauki, piłkarz, który jest w stanie się rozwijać samemu, a co dopiero z menedżerem, który, tak jak już wcześniej mówiłem, jest w stanie rozwijać młodych piłkarzy. Już teraz Declan Rice moim zdaniem jest w czołowej piątce najlepszych pomocników na świecie, gdy mówimy po prostu o środkowych pomocnikach bez podziału na pozycje czy na jakieś specyfikacje, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że po prostu ten sufit jest zawieszony u Rice'a naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoko i jestem bardzo podekscytowany tym, co ten piłkarz osiągnie w Arsenalu. Zatem tutaj mam nadzieję, że po prostu dacie mi znać w komentarzu, co wy myślicie o Declanie Rice'ie, czy jest to piłkarz, na którego warto wydawać waszym zdaniem 105 milionów funtów. Wydaje się zatem, że dla Arsenalu jakieś trofeum to jest po prostu mus w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy to będzie Premier League, nie wiem, czy to będzie Liga Mistrzów, ale Arsenal pokazał, że po pierwsze jest w stanie rzucić wyzwanie Manchesterowi City i do 6 punktów, które dzieliło City od Arsenalu na koniec sezonu. Wiadomo, że ktoś powie, że głupio stracone punkty właśnie z West Hamem, z Southampton. No to jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony też to były dwa mecze bezpośrednie z Manchesterem City. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać właśnie w przyszłym sezonie. Tym bardziej, że Manchester City naprawdę ma sporą przebudowę w tym momencie w kadrze. Czy tutaj odchodzi Ilkay Gundogan, pewnie też odejdzie Bernardo Silva, Kyle Walker, czyli piłkarze, którzy stanowili oś tego projektu. Także odszedł Enzo Maresca, czyli asystent Pepa Guardioli. Odchodzą także pozostali członkowie sztabu, między innymi jeden z nich ostatnio, już nawet nie pamiętam nazwiska, odszedł zwyczajnie do jednej z akademii w Stanach Zjednoczonych, o ile się nie mylę. Zatem to jest coś, co sprawia, że Manchester City potencjalnie słabnie. Wiadomo, że będą nowe twarze, pewnie będzie Joszko Guardiol i The Citizens są mimo wszystko najlepszym zespołem na świecie.
się, ale Arsenal po prostu musi w jakimś stopniu to wykorzystać, musi dorosnąć, tym bardziej, że mówi się o transferach Timbera, został ogłoszony już transfer Kaja Havertza i fantastycznie, że został także ogłoszony transfer Declan Rice'a, bo dla mnie to jest po prostu gość, który będzie absolutnym katalizatorem, gdy mówimy o całej szatni Arsenalu. Niebotyczna wręcz jakość, jaką ma Rice już w tym momencie, to jest pewnik. No i właśnie teraz pytanie, co dalej, bo Arsenal pokonał już Manchester City, gdy mówimy o polu transferowym i właśnie transferze Declana Rice'a, ale z drugiej strony też pytanie, jak to będzie wyglądać dalej, czy na polu stricte sportowym uda się The Gunners po prostu odnieść sukces, bo tak jak mówię, trofeum to już jest obowiązek w tym sezonie dla Mikela Artety i jego podopiecznych, którzy w tym sezonie być może nabyli takiej twardej skóry i po prostu nieco zmężnieli poprzez tę walkę z Manchester City, która ostatecznie okazała się być nieudana i właśnie zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłej kampanii ligowej. Dajcie mi znać, co wy myślicie o temacie Declana Rice'a w Arsenalu. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Ja sam na koniec przyznam, że prywatnie, jako że jestem też kibicem West Hamu, po prostu uwielbiam Declana Rice'a jako piłkarza. Tak jak mówiłem wielokrotnie w tym filmie, to jest piłkarz, na którego ja bym wydał absolutnie każdego pensa, gdybym był dyrektorem sportowym Arsenalu czy Mikelem Artetą i uważam, że to po prostu będzie strzał w dziesiątkę. Czy tak będzie, czy nie, o tym nie wiem. Zobaczymy właśnie, jak to wszystko się potoczy w kilku najbliższych miesiącach. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie, ale dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!